Siemaneczko, kolejny odcinek z serii Kariera Ajaxu Amsterdam. Właśnie stwierdziłem, że muszę zmienić formację na 4-1-2-1-2, żeby ten Zivkovic, ten młody talent, którego wyciągnąłem ze szkółki, nie marnował mi się na skrzydle. I Zivkovic właśnie podaje do Kiszny. Kiszna na skrzydle, Kiszna, wrzutka, Arkadiusz Milik strzela w pustą bramkę, można powiedzieć. I właśnie Polak strzela bramkę na prowadzenie 1-0 w 15 minucie. Kiszna ponownie na skrzydle, Kiszna wrzutka, tym razem Živković się machnął i nie trafił w piłkę, ale Živković przejął piłkę przed bramką, Živković ładnie się uwolnił, Živković strzela i mamy 2-0 w 36 minucie bramka strzelona przez właśnie ten młody talent, o którym mówiłem. Niestety w taki właśnie sposób wypadł mój defensywny pomocnik Serrero, doznał urazu barku i musiałem wpuścić kogoś w jego miejsce. Stwierdziłem, że jest 2-0, wpuszczę kolejny młody talent ze szkółki. Właśnie on w tym momencie odebrał piłkę. Milik, podanie do Zivkovicia i cóż za duet. Naprawdę Zivkovic strzela lewą nogą bramkę. Masakrycznie grają ci dwaj napastnicy, czyli Arkadiusz Milik i Zivkovic. Zapamiętajcie naprawdę nazwisko tego Zivkovicia, bo kiedyś będzie naprawdę z niego pociecha bardzo duża. I właśnie w taki sposób wypadł kolejny ofensywny pomocnik, tym razem Lukas Andersen. Bardzo dobrze zapowiadając się, zaledwie 19 lat, grał bardzo dobrze, kilka asyst nawet załapał, lecz niestety doznał kontuzji i musiałem go zdjąć z boiska. Właśnie Sana wszedł w jego miejsce i jak ten mecz się potoczy dalej, zobaczymy już za chwilkę. Boylsen ładnie się przedzierał, lecz był faulowany i mamy rzut wolny. To jest właśnie sytuacja dla Lasse Schyne, bardzo dobre statystyki z rzutu wolnego. Lasse Schyne strzela i mamy bramkę na 4-0, strzelona przez właśnie prawo skrzydłowego z Danii. Bardzo dobre statystyki ma rzutów wolnych, więc nie powinno być problemu, żeby strzelać im brameczki. To jest pierwsza bramka i mam nadzieję, że padnie ich więcej. Milik tutaj ładnie przejął piłeczkę w 83 minucie. Obrońcy się powinien. Milik wyszedł sam na sam i Milik pewne wykończenie tej sytuacji. Mamy 5-0 z FC Dordrecht i to już jest pogrom mojego przeciwnika, można powiedzieć, i zakończenie meczu w tej sytuacji. No niestety, czas zmienić tych dwóch pomocników, wstawić w ich miejsce kogoś innego. Zaraz zobaczymy, kogo można by było tu włożyć. Próbuję właśnie ten młody talent ze szkółki, czyli tego Bazoera, jak się będzie nim grało, czy będzie przecinał wszystkie akcje. I przechodzimy do kolejnego meczyku. Gramy z Vitesse i rozpoczęcie ze środka pola. Jak się potoczy ten mecz, zobaczymy już za chwilę. Zivkovic ładnie tutaj walczy siłowo. Zivkovic wygrał pojedynek. Zivkovic, podanie po ziemi do Milika. Milik strzela bramkę na 1-0 dopiero pod koniec pierwszej połowy, czyli w 41 minucie ten duet zadziała, ale właśnie to, co mówiłem, ci napastnicy jakby się rozumieli, nie wiadomo jak długo by grali ze sobą. Klasę, podanie do Zivkovicia. Zivkovic ładnie tutaj wychodzi sam na sam i strzela bramkę na 2-0 w 55 minucie. Kolejna bramka tych właśnie tego duetu, masakrycznie grają. Właśnie to można porównać ich do duetu Sturridge-Suarez z tamtego sezonu w lidze angielskiej, kiedy to oni właśnie ciągnęli Liverpool. I będzie kolejna sytuacja dla Lasse Schyne, rzut wolny z 27 metrów. Lasse Schyne, czy strzeli tym razem tak jak w tamtej sytuacji? Lasse Schyne strzela i wow! Naprawdę tu jedynie to zostało do powiedzenia. Lasse Schyne strzela bramkę w drugim kolejnym meczu z rzutu wolnego. Jeszcze piłka odbija się od poprzeczki, zanim wpadła do bramki. Zobaczmy sobie to jeszcze raz, bardzo piękne uderzenie tego prawo skrzydłowego. Bramkarz nie miał nic do powiedzenia w tej sytuacji, to jest pewne, bo w tej grze jest akurat tak, że jeśli piłka leci na słupek, to raczej bramkarz już nie ma szans tego wyciągnąć. Milik strzela tutaj po podaniu Klasena i mamy 4-0 w 84 minucie. Jest to drugi mecz z rzędu, w którym gromimy naszego przeciwnika. Mamy zakończenie tego meczyku. Tym razem będziemy grali z FC Willem. Tutaj widzimy, że kilku naszych piłkarzy zostało powołanych do reprezentacji. Zaraz zobaczymy, kto to będzie. Jasper Silisen, czyli nasz bramkarz, lewy obrońca, Lasse Schyne, który właśnie dwie bramki rzutu wolnych, Zilnik i Fischer, który jeszcze nie zagrali dla mnie. Niklas Moisander z Finlandii, który gra podstawę u mnie na środku obrony. I Arkadiusz Milik dostał reprezentację od Adama Nawałki na mecze towarzyskie. Kiszna, ładnie podanie do
Żywkowicza. Żywkowicz ładnie tutaj się uwolnił. Żywkowicz strzela bramkę na 1 do 0. I cóż za talent jest z tego chłopaka. Zaledwie 17 lat, a takie wykończenie. Ja mówię, że z niego kiedyś będzie masakryczna pociecha. I tutaj odpowiedź mojego przeciwnika, czyli komputera, strzela bramkę na 1 do 1. Druga sytuacja, dopiero w 62 minucie klasę dostaje piłkę od Żywkowicza i strzela bramkę na 2 do 1 w 63 minucie. Póki co naprawdę bardzo dobrze się gra w tej formacji. Żywkowicz tutaj znów podanie do Milika i czy ten duet zadziała po raz kolejny. Milik, no on się w takich sytuacjach nie myli i mamy 3 do 1. Kolejna pewna wygrana Ajaxu Amsterdam i tu jest już zakończenie meczu. Wynik 3 do 1, więc w tamtym meczu było 4 do 0. W poprzedniej 5-0, teraz mamy 3 do 1, co daje nam 12 bramek strzelonych i jedną straconą w trzech meczach zaledwie. Dobra, mordeczki, jeśli film się spodobał, kliknijcie łapkę w górę. Trzymajcie się, na razie!